Na tym filmie ze statystyki i z ekonometrii mogę Wam pokazać bardzo sprawnie, jak sprawdzić, która ze zmiennych objaśniających, która by miała wpływać na Y, jest stymulantą, a która z tych zmiennych jest destymulantą. Jeżeli chodzi o stymulantę, to jest taka zmienna objaśniająca, która wraz ze wzrostem kolejnych wartości swojej zmiennej powoduje coraz to wyższe wartości zmiennej Y, czyli powoduje jej stymulację ku wzrostowi. Może to się po prostu objawiać korelacją dodatnią, mierzoną współczynnikiem korelacji Newell-Pearsona. Może to być poprzez analizę graficzną tego wykresu dwóch cech X, Y, czyli wykresu korelacyjnego. Jeżeli mamy zmienną, która może być destymulantą, to możemy to sprawdzić liczbowo w ten sposób, że coraz to wyższe wartości tej zmiennej powodują coraz to niższe wartości zmiennej Y. Inaczej mówiąc, występuje między tymi wybranymi zmiennymi korelacja ujemna, a na wykresie byłoby to przedstawione, że wraz ze wzrostem wszystkich kolejnych X-ów, Y-ki coraz niższe wartości przyjmują. Teraz, jeśli chodzi o praktyczne sprawdzenie, najlepiej jest policzyć bardzo sprawnie współczynnik korelacji między daną zmienną Y. Ja tu wciskam klawisz F4, żeby te wartości zmiennej Y utrzymać dla kolejnych wierszy, średnik i zaznaczamy sobie wartości zmiennej X i oczywiście możemy zamknąć to nawiasem i klikamy równa się. Tutaj ta korelacja wyszła dodatnia, ale bardzo słaba. Jeżeli przeciągniemy to teraz w prawo, tą końcówkę, można w tym momencie osiągnąć wyniki korelacji między daną zmienną Y a kolejną zmienną X. I na pewno mogę powiedzieć, że korelacja między zmienną X2 a Y jest niemal pełna i dodatnia. To oznacza, że na 100%, a w cudzysłowie na 100%, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zmienna X2 stanowi stymulantę dla zmienny Y, czyli byłaby to zmienna powodująca wzrosty, czyli zmiany w tym samym kierunku, co zmiany tej zmiennej. I jeżeli chodzi o zmienną X3, sytuacja się niemal powtarza, czyli jeżeli tu byłby znak minus, to byśmy się mówili o tym, że dana zmienna stanowi destymulantę dla Y, czyli zmienną objaśniającą, która wraz ze wzrostem swojej wartości powoduje coraz to niższe wartości tej zmiennej Y, gdyby był minus. I teraz pojawia się taka sytuacja, że tu już mamy taką korelację w miarę umiarkowaną między 0,3 a 0,6 co do wartości bezwzględnej. I jak w przypadku tej zmiennej, czyli X2 i zmiennej X4, warto by było sprawdzić nie tylko to, czy dana zmienna, można ją przyjąć od razu, że jest stymulantą, można sprawdzić, czy dana zmienna, na przykład X1, byłaby tak zwaną nominantą. Nominanta to jest taka zmienna, która przyjmuje częściowo charakter stymulanty, a potem ona zmienia swój charakter i staje się destymulantą, czyli od pewnego momentu ona powoduje, jej wzrost jej wartości powodowałby w tym momencie spadki wartości Y. Żeby to określić, czy dana zmienna jest nominantą, czy też nie, możemy wykonać analizę graficzną. Tylko że jeżeli korelacja jest tak niska jak tutaj, można by było sugerować, że dana zmienna objaśniająca z Y jest niemal nieistotnie skorelowana, czyli jakby nazywając tą zmienną, byśmy nazwali, że jest nieskorelowana, czyli jest to tak zwana zmienna neutralna, czyli zmienna niezależna od zmiennej objaśniającej lub o tak niewielkiej zależności, że w praktyce nie warto by było takiej zmiennej uwzględniać w modelu. Dlatego przy rysowaniu powiedzmy tego wykresu oceniającego, czy ewentualnie mamy do czynienia z nominantą, a nie stymulantą czy destymulantą, my w tym momencie tą zmienną całkowicie sobie pominiemy. Dlatego, że jej korelacja jest bardzo niewielka.
Ewentualnie w przypadku zmienny X4 lub zmienny X5 możemy zastanawiać się, czy dana zmienna mogłaby być tak zwaną nominantą. Najlepiej jest włączyć kreator wykresów, wykres punktowy, dalej i zaznaczyć sobie te zmienne, które byśmy chcieli zbadać. I jak widzimy, o, może być niemy tutaj więcej, tak żeby powiedzmy usunąć sobie te puste serie. X2 wiemy, że jest bardzo silnie skrolowane i na pewno jest stymulantą. Tak samo X3 i teraz X4. No właśnie, i teraz tak. Wartości X-a to są u nas wartości tej zmiennej X, a wartości Y-a to są wartości naszej zmiennej Y. Jeżeli teraz dalej sobie klikniemy, to możemy zauważyć, o, jeszcze zmienimy sobie wykres na bardziej tutaj wyraźnym kolorem zaznaczony i o lepszym jakimś znaczniku, o grubości, wygładzeniu, o znaczniku automatycznym, niestandardowym, jakimś naprawdę już znaczącym, o mocnym kolorze i o wypełnieniu dowolnym. I teraz to, co tutaj otrzymujemy bez tej linii, bo tutaj widzę, to całkiem to zamazuje, widzimy, że korelacja będzie się utrzymywała ciągle jako rosnąca, bo wraz ze wzrostem kolejnych wartości x, y również rosną, ale nie ma takiej zasady, że od pewnej wartości x wartości x-a maleją i maleje również, czy tutaj wartości Y-a maleją. Tutaj widać, że ewidentnie jest to korelacja dodatnia, tyle że o umiarkowanej, dość niewielkiej jeszcze sile. Jeżeli sprawnie chcemy sprawdzić, wykonać takie sprawdzenie dla X5, to możemy przesunąć sobie nasze dane dotyczące X3, które by były jako, powiedzmy tutaj, jako oś x-ów i jak widzimy, wraz ze wzrostem wartości, tutaj wartości y raz są dodatnie, raz ujemne, przepraszam, raz są wyższe, raz niższe, ale nie można złapać jakiejkolwiek dokładnie zasady. Raczej można by było określić, że po dodaniu linii serii, czyli linii trendu, równanie i r kwadrat, widzimy w tym momencie, że raczej wraz ze wzrostem x-ów wartości y-a maleją, czyli linia ma nachylenie ujemne, choć jest dość duże rozproszenie wokół tej linii trendu. No, wiąże się po prostu to z tym, że ta korelacja, jaka zachodzi między y-iem a x-5, jest na poziomie umiarkowanym, o dość dużym rozproszeniu, czyli zmienna x5 wpływa na y w 22,14%, ale tej zmiennej X5 nie możemy nazwać ani nominantą, jest ona typową destymulantą, czyli o zmiennej, czy zmienną o korelacji ujemnej i nie przypomina ona nominanty.